musimy pamiętać, że kapitalizm w Polsce ma 22 lata, w związku z czym naturalne jest to, że zarabianie pieniędzy zaczyna się od konsumpcji własnej, czyli zarówno biznesmeni najpierw zaczęli właśnie od konsumpcji typu najeść się, napić się, potem kupić samochód. Kultura przechodzi później, czyli kolekcje sztuki i nawyki konsumpcji sztuki przychodzą stosunkowo późno. I to samo dotyczy biznesu w postaci korporacyjnej, firm. Czyli firmy początkowo zajmują się zarabianiem pieniędzy, szukaniem ulg podatkowych, później uczą się sponsoringu, ale to musi być sponsoring, który jest najbardziej widoczny i najbardziej się opłaca. I na ogół jest to sponsorowanie klubu sportowego, na ogół piłkarskiego albo jakiegoś wschodzącego zawodnika. I następnie jest CSR, który jest przyjmowany w firmie jako na ogół zło konieczne, ale no, dzięki temu złu koniecznemu społeczeństwo i społeczność lokalna i społeczeństwo w ogóle zaczyna czerpać jakieś korzyści z tego biznesu. I myślę, że kolejnym naturalnym etapem będzie zainteresowanie kulturą i sztuką. I zainteresowanie kulturą musi być troszeczkę chyba jakoś wymuszone i moim zdaniem trzeba stworzyć na to modę, że teraz jak się panowie między sobą spotykają i porównują, który ma jaki klub sportowy, jak jeden kupi klub, to drugi też myśli o tym, jaki ja mógłbym kupić klub. Ja myślę, że w przeciągu 5 lat będzie to licytacja na to, kto ma jaki teatr, albo jaką galerię, albo jaką instytucję kultury wspiera. No myślę, że główną barierą będzie zawsze i problemem będzie zawsze ta sztuka niszowa, która będzie, najtrudniej jej będzie znaleźć jakieś korzyści wizerunkowe czy korzyści innego rodzaju, które można na zasadzie, na podstawie takiego partnerstwa i współpracy z biznesem określić i zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o bariery komunikacyjne, to jeżeli ktoś prezentuje się jako wybitny twórca i robi coś fantastycznego, to jego list do potencjalnego partnera, sponsora czy mecenasa nie może być długi, nudny, żmudny i napisany de facto zdaniami wielokrotnie złożonymi, które nie odzwierciedlają tego geniuszu i tej inteligencji i tego poczucia humoru i tego wszystkiego, czym musi się cechować partner, żeby był partnerem atrakcyjnym. Więc myślę, że kultura musi też, instytucje kultury muszą się nauczyć trochę marketingu i tego, w jaki sposób skutecznie się promować, skutecznie się reklamować, bo to wszystko zaczyna się od tego. Oczywiście każdą ofertę trzeba również szyć na miarę potrzeb, oczekiwań potencjalnego sponsora, więc nie można mieć oferty jednej sztampowej i błędem jest rozsyłanie pocztą elektroniczną identycznej oferty do wszystkich firm, gdzie oferta jest mamy dla państwa albo dla pana łamane pani, bo państwa firma może na tym skorzystać w sposób taki, że trzeba zawsze pisać i zadać sobie trud, żeby zrobić troszeczkę researchu i żeby wiedzieć, do kogo się pisze, czym ten ktoś się zajmuje i zaproponować to jedno coś atrakcyjnego. Tak jak właśnie na spotkaniu powiedziałam, w moim przypadku to był list krótki, który brzmiał tak, że rozmowa dwojga ludzi zawsze coś nowego wnosi, zawsze coś fajnego z niej wynika i żeby nie robić kłopotu, załączam dwie torebki herbaty. I oczywiście natychmiast zadzwoniłam, bo byłam strasznie ciekawa, co tak inteligentna i fajna osoba, która taki list może napisać, ma mi do zaproponowania. Także polecam kreatywność i troszeczkę właśnie artyzmu w tym, w jaki sposób podchodzimy do biznesu poprzez właśnie komunikowanie naszej oferty i naszych potrzeb. Forma jest równie ważna jak treść, co chyba każdy, kto ma do czynienia ze sztuką, wie.
Ja zanim przeczytam list, to oglądam ten list, oglądam papier, na jakim jest wydrukowany, oglądam fonty i jeżeli to coś jest estetyczne, to na pewno jest większą zachętą do przeczytania. Musi być krótkie, zwięzłe i w jakiś sposób się wyróżniać. To jest podstawowa zasada marketingu i to dotyczy również marketingu sztuki. Wyróżnij się albo zginij.